Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza Perła Louis. Droga życia jest wysłana cierniem, okolona cyprysami. Ścieżki jej są zaznaczone grobami, a ludzie mkną w dal poprzez cienie rzucone na świat. Od śmierci pierwszego człowieka. Drogę życia szybko się przebiega. Niebawem otwiera się przed nami brama wieczności. Maryja była u kresu swego życia. Bóg, który jest Panem życia i śmierci, upodobał sobie zakryć przed nami wszystko, co się odnosiło do śmierci Maryi i do epoki tej śmierci. Pozostały nam najprostsze i pobożne przypuszczenia. Nie wiadomo, czy śmierć Maryi nastąpiła przed rozesłaniem apostołów, czy też wkrótce potem. Niektórzy twierdzą, że Najświętsza Panna umarła, nim apostołowie ostatecznie się rozeszli. W takim razie śmierć jej miała miejsce roku 41 albo 42. Inni utrzymują, że Maryja pozostała dłużej w Jeruzalem i dlatego apostołowie już po świecie rozpierzchli mogli dzięki cudowi zebrać się w tym mieście i być obecnymi w tej uroczystej i ostatniej godzinie. Z tego wynikałoby, że w chwili śmierci swojej Maryja miała 65 lat lub nieco więcej. Mniejsza o te przypuszczenia, co jest pewnym, to, że Najświętsza Panna przeżyła ostatnie dni żywota swego w najświętszym wewnętrznym skupieniu. Zdaje się prawdopodobnym, że Maryja wiedziała o dniu i godzinie swej śmierci. Ale ukochawszy cień, ciszę, milczenie, do końca ukochała te cnoty pokorne i zakończyła życie swoje tak, jak je rozpoczęła niegdyś w świątyni, w skupieniu i głębokim milczeniu. Ta ostatnia nauka umierania w cichości i milczeniu jest może najznamienitszą ze wszystkich, jakie nam podaje życie Maryi. Nauczyć się żyć to nauczyć się cierpieć. Człowiek ćwiczy się w tym od zarania swego. Zdarzenia, wypadki, okoliczności są nauczycielami tej bolesnej wiedzy, ale wśród tych mistrzów, który z nich udziela umiejętności umierania? W rzeczy samej Maryja niepokalana i bez grzechu nie mogła nosić w sobie poniżających skutków grzechu. Nie zaznała więc starczego uwiądu i słabości właściwego podeszłemu wiekowi. Zmysły jej, choć zmęczone i mniej bystre, działały wszakże bez żadnej dla niej przeszkody. Lecz ona sama zamykała je na rzeczy świata tego, co nie przeszkadzało, iż odczuwała stratę drogich jej osób, oddalenie tych, których kochała, jak i obojętność ludzi. Ale Maryja nie żaliła się. I po co żale wywodzić? Czyż nie ta sama wola Boga daje i odbiera? A ta wola Boża nie jest zarówno i wszędzie najświętszą? W tym tkwi wielka godność starości, żeby nie była narzekająca, płaczliwa, zbyt wiele mówiąca o swoich stratach,
wciąż wspominająca minione powodzenia. Zapewne nic przyjemniejszego jak miłe wspomnienia i w godzinach samotności w domku swoim w bliskości wieczernika Maryja przywodziła sobie na pamięć swe drogie, acz dalekie wspomnienia, lecz nie po to, aby zmniejszyć wartość teraźniejszości. Bo czyż ową teraźniejszością nie rządzi wola Boża zarówno jak i przeszłością? Trzeba nam zawsze o tym pamiętać, nad tym się zastanawiać, bo jest to podstawą życia duszy. Jednak nie możemy nie uznać, że w sercu starca bywają i struny łzawo drgające. Przeżył niejedno cierpienie, głębokie i rzewne. Kir żałobny nieraz powiewał smutno w jego oczach. A samo to wspomnienie łzy mu wyciska. Lecz samotność jest cierpieniem, które mu najgłębiej dojmuje. Tej samotności, tej próżni wokoło swej osoby mogła doznać Maryja, zwłaszcza od czasu odejścia syna, syna, dla którego żyła, dla którego pragnęła umrzeć. Rozmowa Maryi była wewnętrzną, mówiła z Bogiem swoim bez słów i dusza jej wznosiła się coraz wyżej. Lecz przebywała jeszcze na tej ziemi, więc trzeba było żyć z otoczeniem, mówić językiem osób stanowiących owo otoczenie, zająć się obowiązkami życia, jednym słowem czynić to, co wszyscy. I ten rozdźwięk istniejący z natury rzeczy między tym, co duchowe, a tym, co materialne, stanowił także o cierpieniu tej duszy, bezustannie przebywającej w tym, co jest w górze. Lecz nikt niczego nie spostrzegł, bo Maryja o sobie nie mówiła, a jeden Bóg był powiernikiem jej myśli. Jak Maryja, miejmy tylko Boga za powiernika myśli naszych. Możemy na tym tylko zyskać. Osiągniemy pożądany pokój, obleczemy się w autorytet duchowy i w prawdziwą godność i żyć będziemy prawdą i w prawdzie, co zawsze jest składnikiem podstawowym szczęścia. Umieć milczeć i umieć czekać, jedno i drugie jest przygotowaniem na przyjście Pana. W Maryi wszystko ucichło i z niewymowną tęsknotą czekała na przyjście Pana, Boga swego, Syna swego. Wreszcie nadeszła chwila kresu jej życia. Maryja doszła do szczytu doskonałości. Panie, czy już nadszedł czas? Dusza moja gotowa, praca wykonana. Consummatum est. O umiłowany duszy mojej, któż mi da skrzydła, bym wzleciała ku Tobie? I dnia oznaczonego przez Boga, Maryja, czując, że godzina nadeszła, spoczęła na łożu swoim. Tradycja nam mówi, że Duch Święty zawiadomił każdego apostoła z osobna, wewnętrznym przeczuciem, iż Maryja zejść już miała ze świata. I nieprzeparta siła przyprowadziła ich wszystkich do domku Jana, gdzie matka ich i królowa oczekiwała w spokoju i pokoju swej woli, zawsze poddanej Bogu i duszy ustawicznie w nim zanurzonej, ostatecznego wezwania. Gdy Maryja ujrzała wszystkie swe ukochane dzieci zgromadzone wokół siebie, spojrzała na nie zapewne z miłością i wdzięcznością,
albowiem był to wybitny rys jej pokory. Maryja była wdzięczną za wszystko, co się dla niej robiło. Nic nas nie doszło z ostatnich jej rozmów. Wszystko w niej i wokoło niej było tak wymowne, że i mówić nie trzeba było. Śmierci fizycznej Maryi nie towarzyszyły ani konanie, ani walka. Śmierć jej była zaśnięciem, albowiem śmierć nie miała prawa nad jej niepokalanym ciałem, bo żadnego tchnienia grzechu, żadnego cienia grzechu nigdy nie zaznało. Grzech, jedynie grzech daje śmierci prawo do nas. Każdy nasz grzech przywołuje śmierć. O mój Boże, jakim głosem wołać będą grzechy moje w ostatniej godzinie mojej? Już dzisiaj błagam Maryję, Matkę moją, o jej wstawiennictwo za mnie grzesznego, abym nie pozostał sam w tej strasznej walce z nieprzyjacielem duszy mojej. Z punktu nadprzyrodzonego śmierć Maryi nie była bolesnym pożegnaniem. Owszem, było to wezwanie Jezusa, było to przyjście Jezusa po matkę swoją. Toteż serce i dusza Maryi drżały ze szczęścia na samą myśl połączenia się z Synem, Bogiem swoim. Jakie były ostatnie słowa tej pokornej i cichej dziewicy? Wolno nam przypuszczać, że z prostotą i ujmującą swą dobrocią lekkim skinieniem głowy uczciła apostołów Pana i zatopiła się w milczeniu niezamąconym żadnym jękiem, żadnym rysów wykrzywieniem, żadnym wysiłkiem. Jeżeli jakieś wyrzekła słowo, to zapewne powtórzyła apostołom ulubioną swą radę, mając na myśli Jezusa: czyńcie zawsze, co wam powiedział. A wzrokiem wskazując na Piotra, bo Piotr to Jezus żyjący na ziemi, to dalej działający Jezus, być może Maryja dodała: czyńcie zawsze, co wam powie. Wszystko zmierzało w Maryi do tak bardzo przez nią ukochanej pokory, do niczym niezachwianego, wiernego posłuszeństwa. Po czym służebnica pańska, pamiętając, iż istnieje i żyje z łaski Boga i Pana swego, ręce złożyła, oczy zamknęła i czekała. Apostołowie zebrani wokoło łoża Najświętszej Panny czekali też, w milczeniu, na wschód słońca. Wreszcie jasność opromieniała horyzont. Maryja otworzyła oczy. Cała jej dusza odbiła się w tym jej wzroku przenikniętym głębią szczęścia, zachwytu. I odeszła spocząć w objęcia swego Syna Jezusa. Cicha i pokorna dziewica Maryja, Najświętsza Panna, Matka Boża, już pożegnała tę ziemię. Pogrzebano jej przeczyste ciało w grobie znajdującym się w bliskości wieczernika, a może w grobie rodzinnym. Tradycja pewna i bardzo droga pobożności chrześcijańskiej podaje, że przez 3 dni po śmierci Maryi słyszano śpiewy rozbrzmiewające nad tym świętym grobem. Potem ucichły, więc podniesiono wieko kamienne, a w trumnie znaleziono tylko całun.
Ta święta relikwia była, jak powiadano, napełniona liliami i różami. Ciała Maryi nie znaleziono w trumnie. Maryja została wzięta do nieba przez aniołów, którzy na wieki śpiewają jej chwałę i wieńczą swymi skrzydłami tron, na którym króluje ich Pani i Matka nasza. Alleluja, alleluja. A teraz, o Maryjo, kiedy wchodzisz bramą niebieską do świętego świętych, wśród hymnów zwycięskich i radości, racz błogosławić, o Matko Boga, świat cały. Daj pokój Kościołowi, zwycięstwo prawdzie. Opiekuj się krajem naszym, wstrzymuj zapędy barbarzyńców, bądź łaskawa ludowi chrześcijańskiemu. Wreszcie wybacz mi, żem się ośmielił mówić o Tobie. Skończyłem rozmyślanie nad tajemnicami życia cichej i pokornej Dziewicy Maryi, Najświętszej Boga Rodzicielki. Jak jeden z tych mnichów średniowiecznych, którzy przepisując rękopisy jedynie się troszczyli, by Boga znali i kochali, żadnej wagi nie przywiązując do ludzkiej sławy, chętnie bym się podpisał słowami: kto jest autorem tej książki? Bóg o tym wie. Dla kogo została napisana? Bóg też o tym wie. I niech będą dzięki Wszechmogącemu Chrystusowi, który mnie wsparł łaską i pomocą swoją świętą. Chwała Jemu jedynemu w czasie i wieczności. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.